Siema wszystkim, z tej strony TW Vlog, właśnie zawinęliśmy do Cisnej i dzisiaj lecimy z pierwszym odcinkiem Bieszczadzki Vlog. Zapraszamy do subskrypcji i do oglądania tego odcinka. No, pomału zbieramy się na Połoninę Wetlińską, chyba prawie nawet dojechaliśmy na parking. Stąd pokażemy wam kilka fajnych bieszczadzkich smaczków. Dzień dobry! Dobrze, że przez dłuższy czas pracowałem nad formą. Jeszcze rok temu mi się to chyba nie wdrapał, a nie przeszedłem nawet 100 metrów. O, może 200. Może trochę słabo zaplanowaliśmy tego vloga, ponieważ wdrapujemy się na Połoninę chyba w punkt kulminacyjny upału dzisiejszego dnia. Ale jest ładnie. Dobra, przeszliśmy z 50 metrów przez na pierwszą przerwę. Pewnie leżę w mrowisku, znając moje szczęście. Jakby inaczej. Ktoś narysował nawet schody w ziemi. Następnym razem na Połoninę wjeżdżam na rowerze. Czujecie tą wodzę dziczy? Czuję się, jakbym był w jakimś gąszczu afrykańskim. Z daleka słyszę potok. A nad głową latają jastrzębie. Albo wróble. Kurwa, nie wierzę. Koniec lat. Chcecie zobaczyć, jak to jest naprawdę? Już wam pokazuję. Widoczki zajebiste, a my się pomału zwijamy na dół. Pora zaliczyć jakąś szamkę, ponieważ my już tu mdlejemy z głodu, kończy nam się woda i w ogóle wszystko najgorzej. Także do zobaczenia na dole, strzałka. Gdzie? W chuj. Jeszcze trochę. Tak. No. A napijesz się? Nie mogę. O kurwa, to masz tutaj pan. A co masz? To wódkę. Mają wódkę. A TW jest samochodem, kurwa. Ale się napije. Nie napije, napije. A...
udało nam się zejść z połoninki. Jesteśmy troszkę głodni i zmęczeni. Żegnam się z wami i widzimy się za chwilę w jakiejś knajpce na jakimś dobrym pierodzu. Na razie. Dzień dobry. Czemu vlog się kłania? Cześć. No. Ktoś mnie ogląda? Jesteśmy na dobrej drodze, żeby pokazać wam ciekawe ujęcie najładniejszej traski serpentynki w Bieszczadach. Zrobimy to z jajem, a później pokażemy wam zwierzątka, które się tutaj plątają. Że dotrwaliście do końca. To był nasz pierwszy odcinek bieszczadzkiego vloga. Teraz mamy pit stopa w Łuszczykach i jest to ostatni punkt, który dzisiaj odwiedzimy. Niestety zrobiło się tak pizgno, że zjemy lody i zwijamy na chatę. Widzimy się już za 2 tygodnie w następnym odcinku bieszczadzkiego vloga. Zapraszamy!